Cześć! Mówię to po raz pierwszy jako 20-latka. Kilka dni temu skończyłam 20 lat. Jest to dla mnie strasznie dziwne, bo jeśli mam być szczera, to trochę przyzwyczaiłam się do bycia nastolatką. Jakiś czas temu przyszedł mi do głowy pomysł, żeby przy pretekście, jakim są moje 20 urodziny, nagrać coś na temat tego, czego zdążyłam się w tym moim krótko długim życiu nauczyć. Tak więc przed wami 20 lekcji na moje 20 urodziny. Pierwsza z tych lekcji tak naprawdę wiąże się z tym, o czym w ogóle jest ten kanał. Chodzi o to, że podążanie pod prąd jest naprawdę trudne, ale jednocześnie jest tego warte. Dlaczego jest tego warte? Bo koniec końców odkrywa się w tym wszystkim samego siebie i zaczyna się robić rzeczy dla siebie, a nie dla innych ludzi. I szczerze mówiąc, wydaje mi się to być jedną z najbardziej wartościowych rzeczy, do jakich w ogóle można w życiu dążyć. Idąc dalej tym samym tropem, nie trzeba mieć skończonej fancy szkoły albo fancy brzmiącego tytułu, żeby znaleźć fajną pracę. To, co trzeba mieć, to wartościowe umiejętności i doświadczenie, a to z kolei można zdobyć na różne sposoby. Warto wyznaczyć sobie priorytety. Dlaczego? Bo jeśli się tego nie zrobi, to ktoś inny wyznaczy je za nas. Jeśli nie wiemy, czym chcemy się kierować przy podejmowaniu decyzji, albo nie wiemy, co jest dla nas najważniejsze, to w momencie, w którym się coś dzieje, albo w którym ktoś czegoś od nas oczekuje, automatycznie to dyktuje to, co realnie robimy. Więc warto jest poświęcić chwilę wcześniej na to, żeby ustalić, na czym tak naprawdę nam zależy i dzięki temu później zajmować się realnie właśnie tym, czym chcemy się zajmować. Z tą lekcją od razu wiąże się kolejna. Jeśli nie wyznaczysz sobie czasu, takiego konkretnego, zablokowanego czasu na to, na czym ci zależy, to najprawdopodobniej tego nie zrobisz. I przekonałam się o tym na własnej skórze, chociażby z YouTube'em. Niby mi na tym zależy, niby chcę to robić, ale dopóki nie zablokuję na to czasu w kalendarzu, to się po prostu nie dzieje. Feedbacku trzeba się nauczyć. I to pod każdym możliwym względem, bo wcale nie chodzi tylko o to, jak go dawać, a o tym słyszę się najczęściej, ale też jak go przyjmować. Dla mnie przyjmowanie feedbacku było chyba jedną z najtrudniejszych rzeczy w ogóle. Bardzo mocno brałam go do siebie, albo wręcz przeciwnie, uznawałam go za totalny bullshit i wypierałam i po prostu uznawałam, że to z tą drugą osobą jest coś nie tak. I żadna z tych ścieżek nie jest tą właściwą. Trzeba znaleźć coś pomiędzy. Zmienianie planu jest okej, tak samo jak zmiana zdania. To nie jest tak, że kiedy podejmujemy jakąś decyzję, ona zobowiązuje nas do końca życia. Trzeba wystrzegać się efektu utopionych kosztów, bo nasz mózg ma tendencję do myślenia, że jeśli włożyliśmy w coś już trochę energii, to totalnie nie warto z tego rezygnować, no bo jak to? To dzieje się nawet na poziomie czekania na autobus, kiedy na przykład stoimy 10 minut na przystanku i czekamy już na to tyle, no to jakby z jednej strony wygląda na to, że ten autobus nie przyjedzie, a z drugiej, no kurde, stoimy tu już tyle i co, i odejdziemy i akurat wtedy przyjedzie? No to nie, no to stoimy dalej, tak długo aż się kompletnie nie wkurzymy. Bardzo często robimy dokładnie to samo w życiu, a jest to, cóż, totalną stratą czasu. Jeśli coś już nie jest dla nas, jeśli coś nie daje nam takiej wartości, jakby mogło, to nie ma sensu ładować w to energii. Warto zawsze mieć własne pieniądze. Zawsze. I już kiedy byłam bardzo smarkata, starałam się je odkładać, a już kiedy miałam lat 14 czy mniej więcej tyle, starałam się je dorabiać. I zawsze po prostu warto mieć ten taki fundusz rezerwowy, bo nie wiesz, kiedy ci się to może przydać. Warto prosić o pomoc i to nie jest słabość, to jest tak naprawdę ogromna siła, bo bardzo wiele osób ma z tym problem i ciężko jest się przełamać, żeby prosić o pomoc, a to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić. Takie rzeczy jak depresja czy zaburzenia odżywiania, o dziwo, da się pokonać. O ile podejdzie się do tego tak jak do każdej innej choroby, czyli znajdzie się na to i lekarstwa, i lekarza, i generalnie człowiek się sobą zajmie. Nie wszystko trzeba planować. Wiem, że to stoi trochę po pozycji do tego, co mówiłam wcześniej, ale chodzi o to, że nie możemy zaplanować każdej rzeczy, nie możemy się na każdą przygotować i warto zostawić sobie trochę luzu i elastyczności i po prostu dopasowywać się do tego, co się dzieje. Zwłaszcza, że nadmierne planowanie może sprawić też, że wiele rzeczy nas ominie. Jak się już jakieś pieniądze ma, to najlepiej wydawać je na doświadczenia. Tak po prostu.
rzeczy się niszczą, zwykle nie są nam też potrzebne i tak mamy ich za dużo. A doświadczenia to taka fabryka wspomnień, do których można wracać i wracać i wracać. Gdzieś tam są twoi ludzie. Nawet jeśli teraz wydaje ci się, że wokół ciebie są tylko i wyłącznie ludzie, którzy totalnie do ciebie nie przystają i którzy tylko cię denerwują, to jednak na pewnym etapie spotkasz tych, którzy wniosą do twojego życia realną wartość i na których naprawdę warto zaczekać. Z tym znowu łączy się kolejna sprawa. Nie warto tracić energii na ludzi, którzy źle cię traktują. A z tego prostego względu, że tracisz na nich energię, którą mógłbyś przeznaczyć na ludzi, którzy traktują cię znacznie lepiej. To jest bezsensowne równanie. Sen jest najważniejszy. Wszystko ze snem jest lepsze. Po prostu. Wysypiaj się. Z niektórymi ludźmi i z niektórymi poglądami nie warto się kłócić. To tylko znowu strata twojej cennej energii. A self-care to czasem właśnie odpuszczanie w takiej sytuacji i zadbanie o siebie i stwierdzenie, że generalnie nie warto ładować w to swojej cennej energii. Nie ma złych emocji. Czasami po prostu trzeba być wkurzonym albo trzeba być smutnym. Źle robi się w momencie, w którym w takich emocjach ciągle trwamy, ale to nie jest tak, że generalnie powinniśmy dążyć do tego, żeby absolutnie zawsze być szczęśliwym. To nie byłoby naturalne. Potrzebujemy każdego fragmentu ze spektrum emocji. Ludzie są dla siebie tylko etapami. Tylko i aż. Mi osobiście takie stwierdzenie bardzo pomogło. Te etapy mogą być różne, bo mogą być te etapy praktycznie na całe życie albo takie, które trwają bardzo krótko, ale no tak, uważam, że tym dla siebie jesteśmy etapami. Ważniejszymi, mniej ważnymi, wartościowymi, mniej wartościowymi etapami. Twoją główną rolą jest zadbanie o siebie. Dbaj o siebie, dbaj o siebie, dbaj o siebie, dbaj o siebie. Czasami inni ludzie to zrobią, ale to nadal jest twoje główne zadanie i zawsze powinieneś o tym pamiętać. Co więcej, dbanie o siebie jest też inwestycją, która sprawi, że w przyszłości poradzisz sobie też z trudniejszymi sytuacjami. Wiek to tylko liczba. I tak, jest to frazes, ale jest to też prawda, pomimo tego, że żyjemy w mocno ageistowskim społeczeństwie, które bardzo chce nas posegregować ze względu na wiek. To jest też tak naprawdę rzecz, z którą nadal mam problem, bo czasami sama postrzegam siebie przez tę soczewkę wieku i albo jestem z siebie dumna, że robię coś, chociaż jestem taka smarkata, albo mam wrażenie, że nie mogę czegoś robić, bo jestem na to za młoda. Słuchanie tylko i wyłącznie jednego gatunku muzyki, bo uważasz, że jest najlepszy na świecie, sprawia, że omijacie masa dobra. Koniecznie napiszcie mi, co myślicie o tym, co tutaj naprodukowałam, a poza tym dajcie znać, czego wy zdążyliście się już nauczyć. Jestem ciekawa, czego nauczę się w kolejnych latach.